No i Kraken już normalnie działa. Wszystko jest zmontowane. Mam nadzieję, że to jeszcze jakieś tam poprawki wejdą, ale już minimalne jakieś tam. Wszystko jest spasowane. Widać, że blokopompka normalnie działa. No i co? Jedynie diagnostyka jakaś minimalna została. Bo tutaj wszystko chodzi jak należy. Co mogę jeszcze powiedzieć tutaj i dodać? Tutaj oczywiście sterownik NZXT do LEDów, do podświetlania wentylatorów. Co prawda ten tylny wentylator nie działa mi na tyle obudowy, ale górne działają, jak tutaj widać. Górne świecą, są nowe, no ale ten tylny, no to już jest taka tam, no trzeba byłoby to jakoś rozwiązać, może po prostu, może się nie spalił, tylko po prostu zawiesił, ale blokopompka, jak widać, bez zarzutów, bardzo dobrze tutaj działa, no piękna jest. No i co, chyba na tyle. Tyle chciałem zaprezentować już po montażu Krakena X63. No, wydajny model. Wcześniej miałem oczywiście X62 V2, więc na tej starej jeszcze blokopompce Asetek piątej generacji. Teraz to już jest na tej nowszej blokopompce Asetek siódmej generacji. No i to wygląda w taki sposób, że po prostu no świetnie tutaj to świeci. No i temperatury są naprawdę zachwycające. Proszę zobaczyć tutaj 40 stopni. Oczywiście 39, 40. Oczywiście teraz bez obciążenia, totalnie zero, zero tutaj obciążenia, bo jestem na pulpicie, tak? Tylko mam odpalony program NZXT Cam. Więc naprawdę rewelacja, można powiedzieć. No i tyle chciałem zaprezentować. 40 stopni. Pod obciążeniem dzisiaj w Call of Duty Warzone około 67-8. Także poniżej 70 stopni w tej wymagającej gierce. Naprawdę zajebista tutaj temperaturka. Jeszcze tak, jestem dogadany z Videoblock Tech, po słowie jestem, żeby tego tutaj te LEDy od płyty głównej po prostu dostosować, bo coś one świecą, tylko nie da się po prostu zmienić tych LEDów, świecą cały czas na czerwono. To powinno całe świecić, w sensie tam jest więcej diod i powinien być efekt właśnie taki też powtarzający się. A tak to wszystko oczywiście tutaj jest zmontowane, blokopompka jest przykręcona na cztery tutaj mocowania i tak jak już pokazałem wcześniej, chłodnica jest oczywiście na przednim panelu obudowy. No i chyba tyle na dzisiaj. Wszystko działa jak należy. Jakieś pytania pod spodem oczywiście w komentarzach pod filmikiem. Pozdrawiam Francesco92. Lajkujcie. Tyle zaprezentowałem. Fajnie to naprawdę wygląda. Zobaczcie. No, jest naprawdę pięknie.